Cześć, witam was bardzo serdecznie. W ósmym już odcinku to jest gra Harry Potter i więzień Azkabanu, a ja jestem lunatyk. O, tu widzimy kubkę szkieletu. Nie, my nic z tym nie zrobimy. To idziemy dalej. Słuchajcie, jakieś trzaski, woda kapie. Ogólnie okropne miejsce. Przecież to będzie... Już to widzę. Chodzi mi oczywiście o szkielety. Dwie kubki z tą. Dobra. A są tu jakieś tajemnice? Sprawdzimy, nie? A nie, to są karty. 1 na 5. Hermiona? No dobra. Tu dalej jeszcze jakaś kostka. Okej, okay, tu nic nie ma, pod spodem nie ma. Jesteśmy... O, Hermiona, chodź, chodź. No idziesz! A, idziesz. Dobra, weźmiemy żabkę i idziemy. Oj. Aha, no okej. O nie, salamandry! Blasik! Blasik! Rictus Sempra! Blasik! Blasik! Rictus Sempra! Blasik! Rictus Sempra! Blasik! Jeju! Nieźle sobie radzisz z używaniem Glaciusa, Harry. Dzięki. Rictus Sempra! To jeszcze nie koniec. Rictus Sempra! Nie, nie, nie. Za szybko puściłam, sorry. Rictus Sempra! Tu. Rictus Sempra! Rzucił kostką? To pewnie tu jest, no. Rictus Sempra! Myślę, że to już wszystkie. Znajdźmy Rona i wynośmy się stąd. Alohomora. Alohomora. Dobra, tu nic więcej nie ma, nie? Tu coś jest takiego? Nie, nie ma tu nic takiego. To już znajdźmy Rona i wynośmy się stąd. Dobra. A, zaliczyliśmy sekret, dobra. To idziemy, chodź. Hermiona, chodź. Otworzymy sobie najpierw drzwi. Coś podejrzanie mi to wygląda, no nie wiem, no takie dziwne przeczycie. I spadłam z żabą, tak? Nic ci nie jest? Tak, świetnie, ale nie wiem jak stąd wyjść. Coś wymyślisz! Zobaczę, czy uda mi się tam zejść! No dobra, i jak ja mam przez to przejść? O! Drakonifors! Okej, no to po kolei lecimy. Okej. Tu jest jeszcze jedno. Tam jest jeszcze. Tam są jakieś fasolki, widzieliście? No ale... No, ten to ma rozpiętość tych skrzydeł. A tu na dole nic nie ma? Pozwiedzamy tak przy okazji. Nie, tylko... Woda. No hej, co to było? Dobra. I tam nam na dole się otwarła. I ten tam może tylko przejść, tak? Jest sekret, super. Aj, minęliśmy. Dobra, to coś na dole jest?
Lubię tak człapać. Fajnie się człapie. Dobra. Wolisz latać, nie? Już, 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 już. Nie, 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 nie. Dobra. O, kociołek. Nie. Kociołkowy piegusek, no. A, zaśminałem. Fajnie tu. Dobra, tam są jeszcze te, co żeśmy minęli. Okej. Okay. Nie, zejdź z pochodni. Dobra. Czyli teraz jeszcze tam. A tu już nic nie ma, nie? Dobra, nie ma. Coś mną miota. Dobra, a trochę do przodu. Znakomicie! Dobry smoczek! Tak, bardzo dobry smoczek. Hermiona, no coś nie powalasz swoim skokiem. Nawet ja wyżej skaczę. Bez obrazy. Dobra. A nie, tu już są potrzebne dwa. O nie! Zablokowane! Harry! Harry! Ła, znalazła się w pułapce. Jak trwoga to Harry, nie? Wszystko tylko Harry, Harry. Oj. Wspaniale. Mam nadzieję, że Ron jest cały. Jasne, że jest cały. Pytanie, czy jest cały. Coś tam musi być, ale i tak tam nie dojdziemy. O! Co, tylko tyle? Ups. Serio? Ja to zrobiłam? Dobra. Nie ma tu nic, nie wisi tu nic. No. To weźmiemy księgę. Zapiszemy grę, no tak. Dobra. I... jazda! No! Okej. No, nie było takie trudne. Ale pomoc! Tak, wiedziałam, że tu się coś otworzy. A myślałam bardziej coś na kształt pułapki, nie? Więc... jestem mile zaskoczona. A tu nic. Masakra, mroczne miejsce. A, też nic nie ma. Dobra. Spongibus. O! Dobra. Idziemy, nie? Tu nic nie ma, nie? Nie. Dobra, trzeba uważać, żeby nie spaść. Dobra, wracamy się. Przez pochodnie. A i tak muszę przejść przez pochodnie. Dobra. Mniejsza z tym. Spongibus. Depulso. Depulso. Już mi nic nie da, nie, dobra. Były dla pizzy. Dobra, czyli to już czwarte, a było ile? Pięć? Mniejsza z tym. A kat nie ma we wrzeszczącej chacie. Szkoda. Dobra. Spongibus. A też nic więcej nie było. Okej, okay, no to idziemy jeszcze. Tam.
No to już nie ma pochodni, nie wiem czy zauważyliście. Depulso! A wyżej coś jest? Nie, wyżej nic nie ma. Dobra. Weźmiemy to. I weźmiemy już tą księgę zapisu znowu. Tak by myśleli, że mogliśmy spaść. Ale nie, my jesteśmy bardzo zdolni, nie spadliśmy. Ale pomoc. Tu coś jest, nie? No przejście. Depulso! Ej, nie, 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 tam są fasolki. To było zabawne. Lepiej chodź, musimy znaleźć Rona. Ej. A fasolki? No hej. Ale wredne. Ach. Ale pomora. Dobra. Dobra. Staną szkielety oczywiście, no. Hermiona, obudź się. Słyszycie, takie walenie było przed chwilą, jakby... Bo ja wiem, troll gdzieś chodził? Dobra, Hermiona, bierz. No Hermiona, weź się, obudź! Tu są kraty. Już widać drewno. O, a tu co? Dziwne, nie? Mamy się obawiać? A nie potrzebujemy czekoladowych żab. Dobra. Znowu zapisywanie gry? A, i zamykające się drzwi. Jak myślisz, co to jest? Niech pomyślę. I co, Hermiona będzie myśleć? Chodźcie tu. Będą szkielety. I co, nie obudzą się? A, obudzili się. Harry. Teraz, jak już by się przydała ta czekoladowa żaba, jak coś. Dobra. Tu przejdziemy się najpierw, bo nie wiem, o co tu chodzi. Aha, mamy, że niby schody ułożyć. No to chodź. A nie, bo to jest jakiś ma mniejszy. Czy jest największy? No. Pewnie to się jakoś aktywuje, jak my gdzieś podejdziemy, nie? Na przykład jak ruszymy tym, a tu? A chodź, odejdź do tyłu, Harry. Gotuj się, Harry, gotuj się. I co, nie wstaną? Ach, ten dreszczyk emocji. I co, nic? Nie, to nie. Dobra. Harry, chodź. Depulso! I co, nic? Depulso! A, Harry. Depulso! Depulso! Dalej nic. Przechodzimy koło szkieletów, nic się nie dzieje. Teraz może się coś stanie, jak już ty... Wow, i to wszystkie naraz! Hermiona! Rick Sembra!
A z tyłu jest jakiś? Wrzuca w nas. A fajnie idą. Muzyka się skończyła, ale czy warto w to wierzyć? Dobra, o, jest karta. Nie otwarło się jakieś magiczne przejście, nie? Brakuje nam wciąż jednego sekretu, nie? Nie, nie. No to bierzemy tą kartę. Nic się nie stało. O dziwo, nic się nie stało. Widzicie? 4 na 5. No, czekoladowa żaba by się przydała za to. Teraz, która to była karta? Czarownice? Tu było dwóch. No, te już były, nie? Gobliny. Gringot i te sprawy. To te wiedźmy? O, no, chyba tak. Zachariza Talmud. 1874-1966. Pionierskie eksperymenty z eliksirem piękności. Odkryła czyrakobójcze właściwości czyrakobulwy. Okej, okay, to była chyba ta, bo nie pamiętam jej. To idziemy, nie? Oj, troszkę muli. O, jaki fajny. Gdzie jest ten pies? To nie jest pies. Expelliarmus! No, ale bajer. Nie ma się czego obawiać. Sirius Black nie jest tym, kim myślicie, że jest. A Parszywek nie jest szczurem, tylko czarodziejem Peterem Pettigrew. Co? Patrzcie! To się nazywa powiedzieć wszystko w skrócie, nie? Wszystko wyjaśnię! Pettigrew jest animagiem. To nie Sirius Black zdradził twoich rodziców. To Pettigrew. Strzeż się, księżyc jest w pełni. Yeah! Peter Pettigrew nie tylko wydał Jamesa i Lily Voldemortowi, ale sprawił też, że wszyscy uznali Siriusa Blacka za szpiega Voldemorta. Uzgodniono, że Pettigrew zostanie zaprowadzony do Hogwartu i osądzony przez Dumbledora. Tej nocy wyjaśnić miała jeszcze jedna zagadka. Profesorze Lupin, co się dzieje? Zostaw to mnie! Biegnij! Wow. Sirjuszu, Pettigrew nawiał. Zamienił się w szczura. Nic mu nie jest? Przynajmniej oddycha. Profesor Lupin jest wilkołakiem? To brzmiało jak wycie psa. To musiał być on. Biegnij pomóc Sirjuszowi, ja zajmę się Ronem. Okej. Okay. Zacznij czar Expecto Patronum, pamiętaj o odczekaniu. Zostawcie go! On jest niewinny! No. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Dobra, pierwsza fala za nami. Tylko jeszcze ten. Nie, jeszcze. Expecto Patronum!
O nie! Nie widziałam jakiegoś... Przez chwilę Haremu wydawało się, że widzi kogoś, kto chce mu pomóc. Czy to był jego ojciec? To nie mógł być on. Harry, nic ci nie jest? Co się stało? Czy Sirius jest cały? Gdzie jest Ron? Pani Pomfrey mówi, że Ronowi nic nie będzie. Potrzebuje tylko trochę odpoczynku. Niestety los Siriusza Blacka nie jest wesoły. Zamknięto go wysoko w wieży. Niedługo zostanie przekazany dementorom. Nic nie mogę zrobić. Ale jego głos mi się ale nie podoba. Ale on jest niewinny. Ja też w to wierzę. Wszystko, czego nam trzeba, to trochę więcej czasu. Ale... A! Zmieniacz czasu! Zmieniacz czasu? Możecie uratować gdzieś więcej niż jedno niewinne życie. A, mruknął. Chciałam wam o tym powiedzieć. Potem. Profesor McGonagall pożyczyła mi zmieniacz czasu. Używałam go cały rok, żeby cofać się w czasie i móc zdążać na wszystkie zajęcia. To wiele wyjaśnia. Moglibyśmy tego użyć, żeby uratować Hardocioba. A potem no polecieć tak. Na nim do wieży i uwolnić Syriusza. Musimy jednak uważać, by nasze wcześniejsze postacie nas nie zobaczyły. No. Tylko poziomy zadań magicznych można rozkrywać wiele razy. No tak. Jakiegoś jednego sekretu nie... musieliśmy coś przeoczyć. W tym, wrzeszczącej chacie. Trzymają Hardodzioba gdzieś w tamtych okolicach. Jest strasznie cicho. Jesteś pewna, że prawidłowo przestawiłaś zmieniacz czasu? Tak. Gdzieś w tych okolicach trzymają Hardodzioba. A tu nic nie ma? Nie, nie da się tam wejść. O. Tu się nie da wyjść. Tu nic nie ma. Nie. No, tu trzeba będzie polecieć. Patrz, tam jest Hardodziob! Wspaniale! Musimy się tam dostać! Musi być sposób na podniesienie tej platformy. Tak, tylko że wiesz co? Zapiszemy sobie grę, bo na dzisiaj mamy już dość wrażeń. Szkielety nam dały mocno popalić. No i cóż, tym miłym akcentem, kiedy patrzymy na Hardodzioba, tak spojrzymy tam, gdzie on jest przynajmniej ukryty, zakończymy dzisiejszą rozgrywkę. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć.